Po opuszczeniu ojczystego Kapilavastu książę Siddhartha przez rok pobierał nauki u dwóch wielkich mędrców królestwa Magadhy. Najpierw u Alady Kalamy, a następnie u Udraki Ramaputry. Mistrzowie ci wprowadzali go w tajniki jogi, której celem było zapanowanie nad ciałem i umysłem. Obserwując swój strumień świadomości, jego samonapędzający się kołowrót śladów pamięciowych, stanów psychicznych i aktywności pozostawiających kolejne ślady pamięciowe, Siddhartha osiągał coraz głębsze stopnie koncentracji i wchłonięcia. W wolnych chwilach spacerował po Rajgirze i obserwował popularny w tamtym czasie kult krwawych ofiar ze zwierząt celebrowanych przez braminów. Pytał tych wedyjskich kapłanów, jaki jest sens owego okrucieństwa. Czy rzeczywiście wierzą, że przelewając krew niewinnych zwierząt mogą oczyścić kogokolwiek z jego win? Jeden z braminów odpowiedział, że dusza zwierzęcia składanego w ofierze odchodzi prosto do nieba, jeśli ofiara sprawowana jest ściśle według wedyjskiego rytuału. Na co Siddhartha zapytał, dlaczego w takim razie nie złoży w ofierze własnego ojca? W owych czasach, pod wpływem nauk zawartych w Upaniszadach, wielu ludzi porzucało dom rodzinny, aby wieść życie ascetyczne i praktykować jogę. Coraz powszechniejsza była bowiem nauka o reinkarnacji i prawie karmy, a także o możliwości osiągnięcia duchowego wyzwolenia z karmy i reinkarnacji oraz rozbudzenia w sobie potężnych duchowych mocy. Środkiem do tego celu była joga, system praktyk ascetycznych i ćwiczeń mentalnych mających prowadzić do zdobycia pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem. Kiedy Siddhartha osiągnął ten sam poziom, co jego nauczyciele i nie mógł nauczyć się od nich niczego więcej, opuścił Rajgir i wraz z 5 innymi joginami, którzy traktowali go jak mistrza, wyruszył do leśnej pustelni w Uruvilva. Przez 6 następnych lat Siddhartha praktykował coraz surowszy post i wielogodzinne medytacje. Doszedł do takiego wyrzeczenia, że jadł jedno ziarno konopne dziennie. Jego ciało stało się przeraźliwie chude i słabe. Mimo to wciąż nie mógł osiągnąć duchowego wyzwolenia. Jak głoszą buddyjskie teksty, ostatnim pragnieniem, które zatrzymywało go na drodze do oświecenia, było pragnienie nauczania. Jego towarzysze nieświadomie podsycali w nim to pragnienie, nazywając go Shakyamunim, czyli mędrcem z rodu Shakyów. Pewnego dnia wybrał się do pobliskiej rzeki, aby się w niej wykąpać. Wszedł do leniwie psunącej wody, ale był tak osłabiony, że nie miał siły wyjść. Utonąłby w tym miejscu, gdyby nie gałąź drzewa zwisająca nad powierzchnią rzeki. Chwycił ją i resztkami sił udało mu się wydostać na brzeg. Tam, osłabiony długotrwałą walką, upadł bez zmysłów. Kiedy odzyskał przytomność, była przy nim pasterka pilnująca pasących się opodal krów. Podała wycieńczonemu ascecie miskę ryżowej polewki, a on zjadł ją z apetytem i poczuł się wyraźnie wzmocniony. Lecz jego 5 towarzyszy widziało, jak zjadł miskę polewki z rąk młodej pasterki i uznali, że Siddhartha zdradził ideały jogicznej ascezy. Pewnie książę zatęsknił do dawnych dworskich wygód i przysmaków, mówili między sobą z wyraźnym rozgoryczeniem. Postanowili też nie odzywać się więcej do swego dawnego mistrza. Gdy więc Siddhartha wrócił między nich ze słowami pozdrowienia, oni nie odpowiedzieli, nie patrzyli nawet na niego. Uparcie i konsekwentnie traktowali go jak powietrze. Wtedy Siddhartha poczuł, że nie jest już dla nich nikim ważnym. Poczuł się zupełnie odtrącony, opuszczony i osamotniony. Tego samego dnia opuścił pustelnię w Uruvilva. Wieczorem po długim marszu dotarł w okolice wsi Gaja i zasiadł do medytacji pod wielkim, rozłożystym figowcem.
Jego serce wypełnione było postanowieniem pozostania w tym miejscu do końca, czyli do osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia albo do śmierci. Jego kręgosłup był prosty jak filar i tak sztywny, że nie mógł nawet odwrócić głowy w którąkolwiek stronę. Gdy zapadł zmrok, zbliżył się do niego po raz kolejny Mara. Najpierw wysłał 5 swoich córek w postaci zmysłowych, nagich kobiet, które próbowały wzbudzić w umyśle Siddharthy pożądanie. On jednak nie czuł pożądania, a jego umysł pozostawał nieporuszony w stanie doskonałego wyciszenia. Wówczas Mara wezwał wielką armię przerażających demonów, które wyłoniły się spoza drzew i skierowały w Siddharthę swoje napięte łuki. Ponieważ nie udało się wytrącić go z równowagi pożądaniem, Mara chciał uzyskać to za pomocą strachu. Te dwie podstawowe emocje mają najsilniejszy wpływ na ludzki umysł i mało kto potrafi im się oprzeć. Demony wypuściły z łuków 1000 strzał w jednej chwili, lecz w umyśle Siddharthy nie było strachu, było tylko współczucie. A zabójcze strzały pod jego wpływem zamieniły się w kolorowe kwiaty, które pachnącym deszczem opadły na ziemię wokół jogina i na jego ciało. Na horyzoncie zjawiła się gwiazda zaranna, jak nazywano wówczas planetę Wenus, i w tej chwili Siddhartha doświadczył wielkiego przebudzenia. Teksty opisują jego spotkanie z Marą twarzą w twarz, jakby z duchowym korzeniem iluzji oddzielenia, alienacji, ego okolonego murem błędnych myśli. Siddhartha rzekł do niego: już więcej domów nie będziesz mi budował. I Mara rozpłynął się w powietrzu. Mędrzec, czując, że jego serce jest całkowicie wolne i może zdobyć wiedzę na dowolny temat, najpierw skierował je w przeszłość, pragnąc poznać powstanie wszechświata. Przed jego sercem odsłoniła się cała przeszłość obecnego wszechświata, a kiedy zagłębił się w czasie poprzedzającym jego powstanie, ujrzał historię poprzedniego wszechświata, od uformowania aż do zupełnego rozpadu. Cofając się coraz głębiej w przeszłość, przemierzył historię 17 wszechświatów, wyłaniających się jeden za drugim. I doszedł do wniosku, że historia istnienia nie ma początku w czasie. To był pierwszy z 3 wglądów, których owego ranka dokonał. Następny wgląd dotyczył losu żywych istot po śmierci. I oto przed jego sercem odsłoniła się prawda o związku między życiem a śmiercią. Zobaczył istoty czyniące wiele zła na ziemi, które po śmierci trafiały w miejsca mroczne, wypełnione zgrozą i cierpieniem. Zobaczył też istoty czyniące wiele dobra, które po śmierci trafiały w miejsca świetliste, wypełnione radością i pokojem i wszelkimi rodzajami piękna. Trzeci wgląd dotyczył uniwersalnego prawa, dzięki któremu czujące istoty osiągają ostateczne, doskonałe wyzwolenie z cierpienia. I sercu jego ukazała się święta, odwieczna dharma, odkrywana i głoszona przez wszystkich Buddów przeszłości i przyszłości, w całej złożoności jej aspektów i poziomów, a zarazem w klarownej prostocie jej uniwersalnych zasad. Po dokonaniu tych wglądów wezwał na świadka prawdy ziemię, dotknął ją palcami dłoni, a ziemia zatrzęsła się na 6 sposobów. Te 3 wglądy rozproszyły w jego umyśle ostatnie wątpliwości i doświadczył zatopienia w nieskończonej błogości nirwany. Przez 7 kolejnych tygodni trwał w pozycji lotosu u stóp drzewa przebudzenia, nie jedząc, nie pijąc, nie odczuwając zmęczenia, zaś jego ciało świeciło w tym okresie złotym blaskiem. Pierwszym człowiekiem, który go tam spotkał, był uczeń Jiny Mahaviry, twórcy dżinizmu, religii pokrewnej buddyzmowi. Po krótkiej rozmowie z przebudzonym doszedł do wniosku, że musi kontynuować swoje poszukiwania dżiny, choć życzy wszystkiego najlepszego swemu rozmówcy.
Kilka dni później nienaturalne światło bijące spod drzewa opodal wsi Gaya przyciągnęło dwóch birmańskich kupców, którzy podróżowali przez Indie. Zostali oni pierwszymi świeckimi uczniami Buddy, lecz także oni nie mogli z nim pozostać. Jednak poproszony o jakąś pamiątkę, Budda podarował im 4 swoje włosy. Oni zaś zabrali je ze sobą do Birmy, gdzie czczone są do dziś, jako największa buddyjska relikwia, przechowywana w okrytej złotem pagodzie Shwedagon. Gdy minęło 7 tygodni, do Buddy zbliżył się ponownie Mara, namawiając go, by porzucił już ziemię i nie trudził się przekazywaniem ludziom nauki, której nie będą w stanie przyjąć, zrozumieć ani praktykować. Zanadto bowiem przywiązani są do swoich przyziemnych ambicji i cielesnych rozkoszy, aby szukać duchowego wyzwolenia, które Budda może im zaoferować. W odpowiedzi na te pokusy z jednego z wysokich niebios zstąpił na ziemię Brahma Sahampati. Pokłonił się nisko przed przebudzonym i zaczął go przekonywać, aby jednak wejrzał swoim jasnowidzącym okiem na świat i przyjrzał się tym nielicznym ludziom, którzy są bliscy zrozumienia prawdy, którą odkrył. Prosił, aby Budda zlitował się nad tymi nielicznymi i ze względu na nich nie opuszczał świata, lecz podjął trud głoszenia odwiecznej darmy dla ich pożytku i pożytku przyszłych pokoleń. Budda przychylił się do jego prośby i postanowił rozpocząć nauczanie. Zastanawiał się, komu pierwszemu powinien przekazać odkrytą prawdę. W pierwszej chwili pomyślał o swoich dwóch mistrzach z Rajgiru, ale jasnowidzącym okiem ujrzał, że nie było ich już wśród żywych. Pomyślał więc o 5 dawnych towarzyszach ascetycznego treningu w Uruwilwa. Zobaczył, iż przebywali w Sarnath, niedaleko Benaresu, i wyszedł im na spotkanie. 5 joginów rozpoznało swego dawnego mistrza z daleka, lecz zamierzali trwać w postanowieniu ignorowania go. Kiedy jednak zaczął do nich mówić, poczuli, że zaszła w nim jakaś głęboka zmiana. Nie był już księciem Siddhartą. Jego ustami przemawiała mądrość znacznie przekraczająca jakąkolwiek ludzką wiedzę. Najpierw odniósł się do ich niechęci wobec tego, iż zjadł miskę ryżowej polewki. Porównał ludzkie ciało do lampy oliwnej, która może świecić tylko wtedy, gdy zostanie napełniona oliwą, nie zaś wodą. Ciało jest narzędziem, o które człowiek powinien dbać. Wykorzystywanie ciała wyłącznie jako narzędzia zmysłowej przyjemności jest krótkowzroczne i bezowocne. Ciało nigdy bowiem nie nasyci się rozkoszą. Lecz z drugiej strony umartwianie ciała nadmierną ascezą jedynie je osłabia, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Zdrowe odżywianie się i należyte dbanie o inne cielesne potrzeby jest warunkiem koniecznym duchowego wzrastania. A właściwą miarą owej dbałości jest zasada umiaru i zrównoważenia. Kto bowiem pożąda rozkoszy cielesnych i daje upust zmysłowej namiętności, ten popada w chaos umysłowy i traci kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem. Lecz ten, kto stosuje surowe reguły wyczerpującej ascezy, powodowany jest pożądaniem rozkoszy niebiańskich i w taki sam sposób traci siły i jasność osądu. Dlatego ten, kto chce osiągnąć doskonały pokój wewnętrzny i pełną jasność widzenia rzeczy, powinien unikać obu tych skrajności, i wyuzdania, i samoumartwienia, i podążać ścieżką środkową, unikającą tych i wszelkich innych ekstremów. Jogini, nie mogąc oprzeć się jasności i prawdzie jego słów, siedli wokół niego i słuchali w skupieniu. Wówczas Budda wyłożył im po raz pierwszy 4 szlachetne prawdy, które stały się fundamentem wszystkich późniejszych nauk i przekazywane były z pokolenia na pokolenie we wszystkich buddyjskich szkołach i tradycjach, jako odwieczna esencja nauk wszystkich Buddów świata. Ta pierwsza mowa darmy, jaką Budda Shakyamuni wygłosił w Sarnath wobec 5 dawnych towarzyszy z Uruwilwa,
nazwana została puszczeniem w ruch koła dharmy i utrwalona została w jednej z kanonicznych ksiąg buddyjskiego Trójkosza, znanej jako Dharma Chakra Pravartana Sutra. Oprócz zasad środkowej ścieżki i czterech szlachetnych prawd, Shakyamuni wyłożył wówczas jeszcze trzeci temat. Była nim Sangha, czyli wspólnota uczniów podążających za darmą. Objaśnił im znaczenie takiej wspólnoty w procesie oczyszczenia umysłu z błędnych przekonań i głęboko zakorzenionych afektów, które człowiek dziedziczy po wspólnocie rodzinnej i kulturowej. Samotna praca nad własnym umysłem w otoczeniu ludzi zamroczonych błędnymi poglądami i silnymi namiętnościami jest bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa. Dlatego życie wśród innych uczniów Buddy, studiujących i praktykujących cztery szlachetne prawdy, będzie niezwykle pomocne na ścieżce praktyki duchowej. Tego samego dnia pięciu joginów przyjęło schronienie w trzech klejnotach, tworząc w ten sposób zalążek buddyjskiej sangi, która w ciągu następnych lat systematycznie się powiększała. Od tego dnia w otoczeniu coraz liczniejszej rzeszy uczniów Budda wędrował po Indiach, nauczając zasad dharmy. Coraz więcej ludzi przyjmowało schronienie w trzech klejnotach. Jedni porzucali życie rodzinne i przyłączali się do mnichów Buddy, współtworząc rodzaj zakonu żebraczego. Tych nazywano bikszu. Inni, mimo przyjęcia schronienia, pozostawali w kręgu życia rodzinnego, wspierając materialnie żebrzących mnichów. Owi wyznawcy świeccy nazywani byli upasakami. Niektórzy bogaci i hojni uczniowie obdarowywali sangę nie tylko jedzeniem czy ubraniami, ale też domami i ogrodami. To właśnie w tych domach mnisi zatrzymywali się na czas pory deszczowej. I były to pierwsze buddyjskie klasztory, zwane wiharami. Każdy, kto przyjmował schronienie w trzech klejnotach, stając się częścią sangi, przestawał być braminem, kszatryją, wajsią czy siudrą. W sandze nie obowiązywały bowiem podziały klasowe narzucone Hindusom przez tradycję wedyjską. Budda generalnie odrzucał Wedy jako pisma objawione. Jego nauka była więc swego rodzaju społeczną rewolucją. Jednak sam Budda nie wzywał otwarcie do porzucenia systemu kastowego i zaprzestania krwawych wedyjskich ofiar. Jego wspólnota funkcjonowała niejako na marginesie oficjalnej indyjskiej cywilizacji. Choć zapraszany był wraz z uczniami na wystawne uczty także przez bogatych kupców, arystokratów, a nawet królów. Początkowo do sangi przyłączali się także ludzie bardzo młodzi, uciekający z domów rodzinnych. Ponieważ jednak ich rodzice zgłaszali do Buddy skargi z tego tytułu, wprowadził on zasadę, iż osoba niepełnoletnia musi mieć zgodę rodziców, jeśli chce opuścić ich dom, by wędrować z Buddą i jego sangą przez Indię. Dzień powszedni sangi wyglądał tak, że rankiem, przybywszy do nowego miasta czy wioski, mnisi rozchodzili się po całym obszarze, pukając do poszczególnych domów i prosząc o jałmużnę. W zamian oferowali spotkanie z ich nauczycielem. Pewna anegdota głosi, iż początkowo mnichów obowiązywały cztery wskazania. Nie zabijaj, nie kłam, nie kradnij i powstrzymaj się od aktywności seksualnej. Pewnego dnia jeden z mnichów trafił do domu młodej wdowy, prosząc o jałmużnę. Ta zaprosiła go do środka, zamknęła za nim drzwi i powiedziała, że da mu jałmużnę, jeśli zrobi dla niej jedną z trzech rzeczy. Albo się z nią prześpi, albo zabije kozę uwiązaną do kołka, albo wypije butelkę wina. Mnich pomyślał, że mistrz zabronił zabijania i zabronił seksu, ale nie mówił nic o winie. Zgodził się więc wypić butelkę wina. Ale kiedy już ją wypił, to i przespał się z wdową i zabił dla niej kozę. Wieczorem, gdy wytrzeźwiał, skruszony wyznał całą prawdę Buddzie. Ten zaś wprowadził dla mnichów piąte wskazanie – nie odurzaj umysłu. Dosyć długo do sangi przyjmowani byli wyłącznie mężczyźni, lecz ostatecznie i to uległo zmianie. Zaczęło się od tego, że wiele lat po przebudzeniu Budda i jego sanga zawędrowali do Kapilavastu, ojczystej ziemi Gautamy.
rozbili obozowisko u bram miasta i czekali, aż zostaną wpuszczeni do środka. Na spotkanie wyszedł im z orszakiem dworzan sam król Suddhodana. Podszedł do ukochanego syna i przywitał się z nim ze łzami w oczach. Suddhodana wierzył, że jego syn, będąc już sławnym duchowym nauczycielem i przywódcą wielkiej religijnej wspólnoty, przybył, aby pozostać na dobre z rodziną i przejąć tron Kapilavastu jako swoje naturalne dziedzictwo. Tymczasem Budda z wielką troską i życzliwością odpowiedział: Szlachetny królu, twój syn Siddhartha już nie istnieje. Zniknął w dniu, w którym mówiący te słowa przebudził się z iluzji oddzielenia ku prawdzie jedności. Dlatego swoją czułą ojcowską miłość i troskę powinieneś skierować ku wszystkim twoim krewnym i poddanym, albowiem każda ludzka istota ma tę samą naturę, co twój syn. Dlatego w każdym z nich możesz odnaleźć swojego utraconego syna. Król zaprosił Buddę i jego uczniów do Kapilavastu. Tam doszło do spotkania po latach z Jaszodarą, żoną Siddharty. Bliscy opowiedzieli Buddzie, że przez te wszystkie lata naśladowała męża we wszystkim, co robił, zgodnie z wieściami docierającymi do Kapilavastu. Kiedy usłyszała, że obciął swoje piękne, długie włosy, ona także zgoliła głowę. Kiedy usłyszała, że chodzi w szacie żebraczej, i ona przestała nosić kolorowe suknie i klejnoty. Kiedy dowiedziała się, że zaczął pościć, i ona ograniczyła swoje posiłki do minimum. Gdy zaś Budda z uczniami dotarł na dziedziniec ich pałacu, Jaszodara wysłała 10-letniego Rahulę, aby pokłonił się swemu ojcu i poprosił go o należne mu dziedzictwo. Budda wiedział, że przez tę prośbę przemawia wielkie rozgoryczenie jego żony. Chłopcu powiedział, że może mu przekazać w dziedzictwie 4 szlachetne prawdy, które doprowadzą go do znacznie trwalszego szczęścia niż złoto, klejnoty czy królewska władza. Gdy zaś przybył do komnaty Jaszodary ze swym kuzynem i sekretarzem, Anandą, Jaszodara wybuchnęła płaczem i zaczęła głośno krzyczeć, oskarżając męża o los, jaki jej zgotował, pozostawiając ją z dzieckiem na łasce jego rodziny. Ananda chciał ją powstrzymać i uciszyć, lecz Budda nakazał, aby pozwolił jej wyrzucić z serca wszystkie żale i oskarżenia. Zostali w komnacie sami. Budda przemówił do niej z wielką czułością, aby ukoić ból jej serca. Opowiedział jej, jak była jego żoną w wielu wcześniejszych wcieleniach i jak dzielnie wspierała go na drodze szlachetnego życia. Jaszodara ostatecznie wybaczyła mężowi i zapragnęła zostać jedną z jego mniszek. Lecz do tej pory Budda przyjmował do kręgu mnichów jedynie mężczyzn. Wkrótce także Mahaprajapati, macocha Siddharty, zaczęła prosić o wyświęcenie na mniszkę. Do nich dołączyło się więcej szlachetnie urodzonych kobiet z Kapilavastu. Budda jednak odmawiał. Za kobietami wstawił się Ananda i ostatecznie Budda uległ. O ile jednak mnichów obowiązywała reguła zakonna, obejmująca ponad 200 przepisów, o tyle mniszki musiały przestrzegać ich aż ponad 300. Budda przepowiedział też, że po jego śmierci nastąpi 5 okresów stopniowego upadku dharmy. Gdyby do sangi należeli wyłącznie mężczyźni, okresy te trwałyby każdy po 1000 lat. Ponieważ jednak do sangi przyjęte zostały kobiety, każdy z tych okresów, jak stwierdził, trwać będzie o połowę krócej. Budda nosił liczne przydomki. Sam siebie w sutrach często nazywa Tathagatą. Do dziś indolodzy spierają się o pochodzenie i znaczenie tego słowa. Najczęściej przyjmuje się, iż oznaczało ono niosący prawdę. Określany bywał także jako Bhagawan, czyli błogosławiony, Sugata, czyli szczęśliwy, Lokavit, czyli znawca światów. Określany jest także w sutrach tytułem nauczyciel bogów i ludzi. Miał bowiem spędzić wraz z całą sangą 3 miesiące w niebiosach 33, gdzie miała się odrodzić jego matka, Maya Devi, po opuszczeniu ciała na 7 dni po urodzeniu Siddharty.
Buddyści wierzą w istnienie wielu niebios na trzech poziomach. Sfery pragnienia, sfery formy i sfery bezforemnej. Niebo 33 ma być jednym z niebios sfery pragnienia. To tam Budda miał nauczać zamieszkujących ten świat bogów zasad dharmy. Celem praktyki buddyjskiej nie jest bowiem odrodzenie w którymś ze światów niebiańskich, ale zakończenie procesu odradzania, czyli reinkarnacji, i osiągnięcie stanu wiecznej nirwany. Według buddyzmu zarówno bogowie w niebiosach, jak potępieńcy w piekłach przebywają tam tylko czasowo, choć niekiedy trwa to miliardy lat. Wieczna jest tylko błogość nirwany. Jednak przyjmuje się, że ani istoty niebiańskie, ani piekielne nie są zdolne do owocnego praktykowania dharmy. Pierwsze doświadczają zbyt wiele szczęścia, a drugie zbyt wiele cierpienia. Jedynie w świecie ludzi panują warunki sprzyjające dokonywaniu postępu na drodze do ostatecznego wyzwolenia. Kiedy Budda osiągnął wiek lat 80, zdarzyło się, że kowal Czunda zaprosił go wraz z uczniami na wielką ucztę do swego domu. Głównym daniem miał być tak zwany świński przysmak. Trwają spory wśród współczesnych badaczy, czy chodziło o wieprzowinę, czy raczej o trufle, które już w starożytnych Indiach wyszukiwane były wśród korzeni drzew przez specjalnie wyszkolone świnie. Mogła to być także wieprzowina. Nawet mnisi buddyjscy mogą jeść mięso, pod jednym wszakże warunkiem, że zwierzę nie zostało zabite specjalnie dla nich. W tej sytuacji braliby na siebie karmiczne brzemię jego cierpienia i śmierci. Po zjedzeniu tego posiłku Budda zaczął cierpieć na rozstrój żołądka. Dotarł z uczniami do miejscowości Kushinagar. Tutaj położył się na boku, podpierając dłonią głowę. W tej pozycji wygłosił do uczniów ostatnią mowę dharmy. Jego ciało jaśniało złotym blaskiem. Z nieba spadały kolorowe płatki kwiatów. Jego ostatnie nauczanie utrwalone zostało w sutrze Mahaparinirwany. Zapewniał ich, uczniów, że wszystko, czego potrzebują do wyzwolenia, zostało już powiedziane w mowach dharmy. Uczniowie pamiętali je doskonale. Po pierwsze dlatego, że jednym z aspektów oddziaływania potężnej aury Buddy była spotęgowana u jego słuchaczy zdolność rozumienia i zapamiętywania słów, które wypowiadał. Po drugie dlatego, że Budda stosował techniki retoryczne ułatwiające zapamiętanie przekazywanych treści. Przez długi czas po parinirwanie Buddy, czyli jego ostatecznym zgaśnięciu, uczniowie przekazywali sobie ustnie treści poszczególnych wykładów zwanych mowami dharmy. Gdy zaś nadszedł czas spisania owych nauk, każda z sutr zaczynała się słowami „tak słyszałem”, co odnosiło się do ustnego źródła przekazu. Buddyści wypracowali liczne mnemotechniki ułatwiające uczenie się na pamięć niezwykle długich tekstów. Zresztą techniki te znane były wielu ludom starożytnym, które z reguły wzbraniały się przed zapisywaniem świętych przekazów z obawy przed ich profanacją i błędnym rozumieniem. Tamtego dnia w Kushinagarze, leżąc na boku rozciągnięty między dwoma drzewami sala, Budda rzekł: „Niech moje nauczanie będzie waszym światłem. Polegajcie na nim, nie polegajcie na żadnej innej nauce. Uczyńcie siebie światłem, polegajcie na sobie, nie zależąc od nikogo innego. Rozważaj swoje ciało, myśl o jego nieczystości. Jak możesz zaspokoić jego pragnienia, wiedząc, że zarówno ból, jak i rozkosz są tak samo przyczynami cierpienia? Rozważaj swój umysł, myśl o jego przemijalności. Jak możesz wpaść w złudzenie i pielęgnować pychę i egoizm, wiedząc, że muszą się skończyć nieuniknionym cierpieniem? Weź pod uwagę wszystkie skandy, ciało, uczucia, myśli, pragnienia i stany świadomości. Czy nie są one wszystkie skupiskami, które prędzej czy później się rozpadną i rozproszą? Nie daj się zmylić powszechności cierpienia, ale postępuj zgodnie z moją nauką, a pozbędziesz się bólu.
zrób to, a będziesz moim uczniem. Niechaj nauki, które wam przekazałem, nigdy nie zostaną zapomniane ani porzucone. Powinny być szanowane, trzeba o nich myśleć, należy je praktykować. Jeśli będziecie postępować zgodnie z tymi naukami, zawsze będziecie szczęśliwi. Celem darmy jest kontrolowanie własnego umysłu. Powstrzymuj swój umysł od chciwości. Zachowuj się zawsze przyzwoicie. Niech twój umysł będzie czysty, a twoje słowa wierne. Zawsze pamiętając o nietrwałości swojego życia, będziesz mógł zaniechać chciwości i gniewu i będziesz w stanie stronić od wszelkiego zła. Bądź panem własnego umysłu. Umysł człowieka może uczynić z niego Buddę lub bestię. Dając się zwieść błędowi, człowiek staje się demonem. Będąc oświeconym, staje się Buddą. Dlatego miejcie pod kontrolą swój umysł i nie pozwólcie mu zboczyć ze szlachetnej ścieżki. Zgodnie z moim nauczaniem, bracia powinni szanować się nawzajem i powstrzymywać się od sporów. Nie powinni się dzielić jak woda i olej, ale raczej łączyć jak mleko i woda. Studiujcie razem, uczcie się razem, praktykujcie razem darmę. Nie marnujcie czasu na lenistwo i kłótnie. Cieszcie się kwiatami oświecenia, gdy rozkwitną, i zbierajcie owoce życzliwości. Nauki, które wam przekazałem, zdobyłem sam, podążając ścieżką. Powinniście postępować zgodnie z naukami i przy każdej okazji stosować się do ich ducha. Jeśli je zaniedbujesz, oznacza to, że tak naprawdę nigdy mnie nie spotkałeś. Oznacza to, że jesteś daleko ode mnie, mimo że faktycznie byłeś blisko mnie. Ale jeśli przyjmujesz i praktykujesz moje nauki, będziesz bardzo blisko mnie, nawet jeśli nigdy nie spotkaliśmy się w ciele. Moi uczniowie, zbliża się koniec. Nasze rozstanie jest bliskie, ale nie lamentujcie. Życie ciągle się zmienia. Nikt nie uniknie rozpadu ciała. Teraz objawię wam darmę własną śmiercią, gdy ciało się rozpada jak zepsuty wóz. Nie lamentuj na próżno, ale zamyśl się nad prawem przemijania i ucz się z niego pustki ludzkiego życia. Nie pielęgnuj niemądrego pragnienia, aby to, co zmienne, nigdy się nie zmieniało. Demon światowych rządz zawsze szuka okazji, aby zwodzić umysł. Jeśli żmija mieszka w twoim pokoju, nie zaśniesz spokojnie, póki jej nie przegonisz. Musisz zerwać więzy ziemskich namiętności, tak jak z domu wypędza się żmija. Moi uczniowie, nadeszła ostatnia chwila, ale nie zapominajcie, że śmierć jest tylko zniknięciem ciała. Ciało narodziło się z rodziców i było odżywiane pokarmem, więc choroby i śmierć są nieuniknione. Ale prawdziwy Budda nie jest ciałem. Ludzkie ciało musi zniknąć, ale mądrość oświecenia będzie istnieć na zawsze w prawdach darmy i w jej praktykowaniu. Ten, kto widzi tylko moje ciało, nie jest tym, który naprawdę mnie widzi. Ten, który przyjmuje moje nauki, jest tym, który naprawdę mnie widzi. Po mojej śmierci darma będzie twoim nauczycielem. Podążaj za darmą, a będziesz mi wierny. W ciągu ostatnich 45 lat mojego życia niczego przed wami nie ukrywałem. Nie ma żadnego sekretnego nauczania, żadnego ukrytego znaczenia. Wszystkiego nauczałem otwarcie i jasno. Moi drodzy uczniowie, to już koniec. Za chwilę wejdę do nirwany. Gdy ustał oddech Sakyamuniego, zaczęto przygotowania do wielkiej ceremonii kremacji. Zaproszono przedstawicieli kilkunastu królewskich rodów, które przyjęły naukę Buddy w ciągu lat jego nauczania, aby rozdzielić między nich popioły i święte relikwie znajdowane zazwyczaj w popiele po kremacji oświeconego nauczyciela. Prochy te rozwieziono do różnych zakątków Indii i umieszczono w specjalnie wzniesionych kurhanach, zwanych stupami. Jeden z takich kurhanów pozostał do dziś w Kusinagarze.
a z czasem obok niego wzniesiono świątynię Parinirwany, która stała się celem pielgrzymek buddystów z całego świata. Jego uczniowie zaś zebrali się na specjalnym spotkaniu, nazywanym dziś Soborem Buddyjskim, na którym wybrani z nich recytowali zapamiętane mowy mistrza, a pozostali potwierdzali ich zgodność z tym, co sami pamiętali. Tak zakończyło się życie Gautamy Buddy i zaczęła się historia jednej z największych religii świata.